Austria, Austria, auf Wiedersehen! Berlin jest dziś prawdziwie biało-czerwony, dziesiątki tysięcy polskich kibiców zjechało z całego świata nawet, bo to nie tylko z Polski, by dopingować drużynę Michała Probierza. Wszyscy wierzą tutaj w zwycięstwo, że to będzie historyczny mecz. Ja też mam dziś takie przeczucie. Zaczynamy kulisy meczu Polska-Austria. Partnerem kanału jest firma Karo, która dba o perfekcyjny stan boisk sportowych, umożliwiając zawodnikom grę na najwyższym poziomie. Zaufaj ekspertom z Karo. Na kilka godzin przed meczem w Berlinie panuje ogromna duchota. Coraz więcej kibiców jest już pod stadionem. Jest niesamowicie gorąco i za chwilę ma być burza. Zobaczymy, dla kogo będzie taką burzą na boisku. My cały czas wierzymy, że to Polacy pójdą jak burza i wygrają dzisiaj to ważne spotkanie dla przyszłości polskiej piłki. Jak widzisz przebieg tego meczu z Austrią? Czy wygramy? Bo to wszystkich nęci to pytanie. Jakbym wiedział, czy wygramy, to bym był trochę spokojniejszy niż jestem. Nie będzie to łatwy mecz oczywiście, bo na Euro nie ma takich spotkań. Brzmi to jak banał, ale tak po prostu jest. Austriacy są dokładnie w takiej samej sytuacji jak my. Postraszyli faworyta w pierwszej kolejce, ale nic z tego nie mają teraz, tak? Więc na pewno u nich jest takie samo myślenie, z kim jak nie z Polską. My myślimy z kim jak nie z Austrią, więc śmierdzi remisem. Ale no miejmy nadzieję, że jednak nasza reprezentacja będzie górą. Czyli nie będzie tego schematu, masz nadzieję przynajmniej taką, ja mam taką nadzieję, mecz otwarcia, mecz o wszystko, mecz o honor. No remis nam pozostawi jakieś nadzieje na awans, no ale w ostatniej kolejce gramy z Francuzami i znowu będziemy gdzieś tam pewnie te kalkulatory odpalać i zastanawiać się, czy Francuzi zagrają na 100%, czy pozmieniają trochę skład, więc ta nadzieja będzie się jeszcze tliła, jeżeli oczywiście zremisujemy, natomiast no, nie będzie wielka, no dla mnie remis będzie jednak negatywnym wynikiem, nie ucieszę się z remisu dzisiaj. Jak widzisz to spotkanie? Słuchaj, jestem pełen optymizmu, jestem naładowany optymizmem. Ostatni mecz z Holandią pokazał, że mecz otwarcia nie jest tym pierwszym i ostatnim. Uważam, że dzisiaj uda się osiągnąć dobry wynik. Oczywiście jestem za wygraną, liczę na wygraną i wiem, że wygramy. Wygrana w tym meczu zapewni wyjście z grupy, także wierzymy w naszą reprezentację. Ty też wierzysz, młody? Wierzę. Damy radę i po prostu pójdziemy zrobić coś więcej. Coś więcej niż tylko mecz otwarcia, mecz o wszystko i później mecz o honor. Tak? Także uważam, że mamy wielką szansę, żeby to zrobić. Oczywiście Francja jest mega mocna, ale wygrywając z Austrią mamy duże szanse, żeby osiągnąć ten sukces wyjścia z grupy.
to koniec kariery w kadrze Jana Bednarka i Pawła Dawidowicza? Nie, bo uważam, że nie mamy lepszych zawodników na tą chwilę. I to jest najgorsze. Że nie mamy lepszych zawodników na tą chwilę, ale no mecz zawalił nam niestety, linia obrony zawalił, no po prostu jest jaka jest, no i brakuje nam typowego defensywnego pomocnika do walki, no wydawało się, że po bramce na 1-1 jesteśmy w stanie to przechylić na swoją korzyść, no ale popełnialiśmy zbyt proste błędy, tak nawet przy rozegraniu autów traciliśmy łatwo piłkę i przeciwnik to wykorzystywał i tak naprawdę mogliśmy przegrać to spotkanie wyżej, my żyjemy złudzeniami, nam się wydaje, że jesteśmy dobrzy, a kolejny turniej dostajemy baty. No i niestety fatalne euro i to może być najgorsze euro w historii, bo może się okazać, że zakończymy turniej bez punktów. Bez punktów, z bagażem bramek. Michał Probierz mimo wszystko chyba powinien zostać, daję tutaj akcent na słowo chyba, ale trzeba powiedzieć wprost, że tę drużynę trzeba budować od nowa, z myślą o finałach piłkarskich Mistrzostw Świata w Stanach Zjednoczonych i Meksyku, w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie. Ale tak naprawdę kim? Robert Lewandowski też chyba zakończył karierę reprezentacyjną tym występem. Jeśli nawet nie teraz, to być może już za niedługo. Ja myślę, że niekoniecznie, bo to trzeba brać zawsze najlepszych, tylko problem jest taki, że na niektórych pozycjach wybór jest mały. No niektórych zawodników z reprezentacji Polski mamy chyba tylko do filmików, żeby tworzyć filmiki tutaj na zgrupowanie reprezentacji Polski i atmosferę budować, no ale niestety atmosferę najlepiej budują wyniki, a tych wyników nam ostatnio brakuje. No, awansowaliśmy do finału Mistrzostw Europy rzutem na taśmę dzięki wygranemu po rzutach karnych barażowi z Walią. Michał Probierz zrobił to, co mógł. Straciliśmy praktycznie rok czasu przez Fernando Santosa i to się nie dało odrobić. No, trafiamy na zgrane drużyny zdyscyplinowane, które są taktycznie bardzo dobre. No, co dzisiaj było widać też jakoś Ralfa Rangnika. Ale no, niestety nasze gwiazdy, nasi zawodnicy, na których tak bardzo liczyliśmy, nie pomogły nam w tym spotkaniu. Najbardziej żal fantastycznych kibiców, którzy dopingowali kapitalnie i znowu musieli się pogodzić z upokorzeniem i to ma Wiedersehen. Dla mnie to jest przykrość. To jest upokorzenie, dobrze powiedziałeś. To jest upokorzenie. My mamy taką tendencję, że my się lubimy klepać po plecach, że jest fajnie udawać, że jest super, a wcale super nie jest. I znowu po każdym turnieju, co tu robić z polską piłką? Możemy sobie rozmawiać, tylko trzeba coś naprawdę robić. Brakuje nam cierpliwości, dlatego uważam, że Michał Probierz powinien zostać. To powiedziałem, tak, na wstępie. Michał Probierz powinien zostać i szukać dalej rozwiązań. Trzeba się godzić z tym, że może będzie gorzej, może coś się uda, bo też mamy paru fajnych zawodników, typu Kasper Urbański, Nikola Zalewski, którzy mogą tę reprezentację pociągnąć, ale no, Mistrzostwa Europy weryfikują niestety naszą siłę. No, nie ma nas nawet w 16 najlepszej w Europie, a nie tak dawno jeszcze byliśmy w 16 Mistrzostw Świata, no ale troszeczkę się zmieniło i choćby mieliśmy takiego piłkarza klasy Kamila Glika, a jeszcze powiem tak, no, brakuje nam na pewno charakternych zawodników tej reprezentacji. Zgasły światło już przy Stadionie Olimpijskim. Polska najgorszą drużyną mistrzostw. Przegraliśmy zdecydowanie z Austrią. Kadra wymaga odbudowy, przebudowy, a przede wszystkim myślę, że musimy się liczyć z rezygnacją z kilku piłkarzy, którzy w tej kadrze są już od dawna. Z Bednarka, myślę, że dla Szczęsnego to jest oczywiście ostatni turniej, sam już to zapowiedział, ale też patrząc na Roberta Lewandowskiego, tylko jedno przychodzi mi do głowy przysłowie: drzewa umierają stojąc. To wszystko ze Stadionu Olimpijskiego. Łukasz Siona, kanał Ciuną po oczach. Dziękuję za te kulisy. Do zobaczenia. Subskrybujcie, lajkujcie i zostawcie komentarze, jak się podobało. Partnerem kanału jest firma Karo, która dba o perfekcyjny stan boisk sportowych, umożliwiając zawodnikom grę na najwyższym poziomie. Zaufaj ekspertom z Karo.